telegraficznym skrócie kilka słów na temat piecokominka. To jest, kochani Państwo, kominek akumulacyjny, piecokominek. Waży ponad tonę. Tu są takie krateczki, pod którymi ukryte są, a bardziej ukryty jest dostęp do kanałów, którymi przelatuje dym podczas procesu spalania. Komineczek zaopatrzony jest w kanał rozpałowy, czyli rozgrzewamy komin, a jak już wszystko rozgrzejemy, to zamykamy i przełączamy wówczas na długi kanał akumulacyjny. Tu jest akurat palenisko tunelowe. Tu na dole oczywiście jest założona przepustnica powietrza. Jak palimy, to musi być otwarta. Jak w palenisku zostanie sam żar, to wówczas ją zamykamy, żeby komin nam tutaj nie wychłodził całego pieca. I tak to, kochani Państwo, w telegraficznym skrócie się prezentuje. Ten kominek jeszcze nie wysechł, jeszcze jest mokry, bo na tego typu kominki nakłada się specjalny zduński tynk, który ma taką strukturę jak na starych piecach tynkowanych. Dziękuję pięknie i bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam.